wątpliwości obwiniony. Przyznam się do winy, jego winę potwierdza załączony materiał w postaci nagrania, które sporządził jego kolega, potwierdzają zeznania świadka, pasażera tego pojazdu. Dla każdego, nawet dla laika, który obejrzy ten film, ewidentnym jest, że to przekroczenie prędkości było znaczne, było ono zdecydowanie powyżej 50 km na godzinę. Tam wystarczy zwrócić uwagę tylko na fakt, że film trwa dosłownie minutę, a w tym czasie pojazd przejeżdża ponad 3 km. Natomiast najistotniejszy jest ten odcinek od początku, kiedy oni zaczęli nagrywać, do znaku ograniczenia prędkości 70 w Rogienicach. Tam mija 40 kilka sekund, 46, kiedy oni przejeżdżają, obwiniony przejeżdża w tym czasie w granicach 2,5 km. To jest to średnia prędkość rzędu 150-160 km na godzinę. Ustalanie tej prędkości nie ma jakiegokolwiek znaczenia, nie ma takiej potrzeby dokładnego ustalania z prostej przyczyny. Powoływanie opinii biegłego w tak prostej, jednostkowej sprawie narażało tylko na koszty w zasadzie samego obwinionego, który nie kwestionuje tego, że przekroczył tą prędkość o taką wartość, jaką tutaj zarzuciła policja. Jest to wartość, która uzasadnia przypisanie maksymalnej ilości punktów karnych. Więc w tym momencie postawa jakby obwinionego sprzeciwia się temu, żeby teraz ustalać w postępowaniu sądowym, czy to było 159 km na godzinę, czy 162. Nie ma to zdaniem sądu w przypadku tego typu drobnej sprawy, która powinna być załatwiona jak najszybciej, po to, żeby osiągnąć postępowanie osiągnęło swój cel. Tu chodzi o szybkość tego postępowania, o fakt, że sprawca został wykryty w zasadzie błyskawicznie. Zwróćcie uwagę, że 14 marca tego roku zostało popełnione wykroczenie. 24 marca już wpłynął wniosek o przesłuchanie obwinionego i rozeznanie materiału dowodowego. 11 kwietnia zapada wyrok. W tego typu prostych sprawach, gdzie wina nie jest niekwestionowana przez obwinionego, tak powinna wyglądać szybkość postępowania, gdyż jego dłuższe trwanie powoduje to, że po prostu nawet gdyby ta kara była wyższa, to ona przestaje być odczuwana i zrozumiana dla samego sprawcy. Tutaj obwiniony jest osobą niekaraną. Okoliczności tego czynu, czyli fakt, że podjął się przekroczenia tej prędkości o tak wysoką wartość, celem ujawnienia naruszenia przepisów przez radiowóz policyjny, wskazują jednoznacznie, że tutaj ta kara powinna być w zasadzie niska. I ta kara zaproponowana przez policję 400 zł w porównaniu do stopnia zagrożenia, jaki powoduje tak duża prędkość na tak niebezpiecznym odcinku drogi, gdyż tam była i górka, i jaciągła, jechały samochody z naprzeciwka. Jest to kara bardzo niska. W innych okolicznościach tej sprawy z całą pewnością ta kara grzywny byłaby wielokrotnie wyższa. Natomiast tutaj sam oskarżyciel publiczny, czyli policja, zwróciła uwagę na to, że w tym przypadku jednak są okoliczności, które uzasadniają zastosowanie tutaj w miarę niskiej grzywny, jednocześnie takiej, która będzie odstraszać innych sprawców od przekraczania prędkości. Bo musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. To jest sprawa, gdzie można jednocześnie podziwiać odwagę i głupotę, gdyż to jest jedno, w zasadzie te dwie rzeczy są jedne. Człowiek, który decyduje się na tak ryzykowny manewr przekraczania prędkości, on musi sobie zdawać sprawę z tego, że narusza przepisy i nic go nie chroni. W tym kraju tylko policję w konkretnych okolicznościach w czasie pełnienia obowiązków służbowych chronią kontradyktory. W tym momencie policjant jest wolny od odpowiedzialności. Nikt nie ma prawa w innych przypadkach, w tego typu zdarzeniach, gdzie dochodzi do obserwowania przez nas wykroczenia. To było tylko wykroczenie. To nie było przestępstwo, że ktoś goni nietrzeźwego kierującego, które by uzasadniało ewentualnie przekroczenie przepisów.
ruchu drogowego, bo te dobro, które chcemy jakby chronić, no i ma większą wartość. Tutaj w zasadzie te dobra są porównywalne. Nie ma mowy o jakiejkolwiek dysproporcji dóbr. Kwestia też druga. To ewidentnie, no co wynika ze zeznań tutaj świadków i z ustawień tutaj policji. Obwinionego jego kolego no, nie chodziło o zawiadamianie policji czy kogokolwiek o tym wykroczeniu. To chodziło po prostu tylko o publikowanie ciekawego, wesołego materiału na portalu internetowym. O nic więcej. Zupełnie inna by była ocena tego czynu, gdyby oni faktycznie od razu zawiadomili odpowiednie organy o tym, że doszło do jakiegoś wykroczenia. Oni czegoś takiego nie uczynili, więc tutaj nie sposób przyjąć, że oni działali w jakimkolwiek interesie społecznym. Natomiast ich działanie doprowadziło do tego na pewno do sytuacji korzystnej dla samej policji, że doszło do ujawnienia takiego zdarzenia, które powinno być eliminowane ze względu na to, czy tym pojazdem poruszał się policjant czy pracownik cywilny. No nie może dochodzić do sytuacji, że pojazd, który nie jest pojazdem uprzywilejowanym, pojazd służby, która ma chronić prawo, łamie przepisy ruchu drogowego, no to w sposób no, umyślny. Dlatego ta kara 400 zł zdaniem sądu tutaj jest całkowicie adekwatna do fakty tego czynu. Tutaj co do tego sąd nie ma żadnych wątpliwości.